Teraz przeczytam wiersz z telefonu. Polska i Polacy. Polska to kraj ironistów i komediantów. Każdy tutaj gra kogoś innego niż jest w rzeczywistości. Ludzie traktują jeden drugiego, jakbyśmy byli stadem bydląt. Nikogo nie uszanuje się za życia, nawet prezydenta. Po śmierci drze szaty i z tych samych ludzi często robi się bohaterów i wynosi na ołtarze. Opamiętajmy się, trochę powagi. Ten cały cyrk zwiemy demokracją, gdzie już nic nie jest prawdziwe. I teraz przeczytam wiersze następne już z kartki. Mogę, tak, Janko? Kolega. Znam go z pracy. Ma dwoje dzieci, każdy z inną kobietą. Może jeszcze jakieś. Udaje, znak zapytania, że nie umie czytać, mówić i nie chce mu się pracować. Nawiasie, nie twierdzę, że nie umie. Jest sprytny, tylko nie ma głowy do nauki. Na twarzy bezczelny, ironiczny uśmieszek. Jeśli myślicie, że śmieje się ze mnie, to się mylicie. On wyśmiewa się z każdego z was. Niekoniecznie. Etolodzy uważają, że człowiek wśród zwierząt niekoniecznie najmądrzejszy. Zwierzęta w niektórych dziedzinach inteligentniejsze, na przykład w dziedzinie życia społecznego, zdolności specjalnych, zmysłów, pewnych rodzajów pamięci czy moralności. Więc co? Człowiek niekoniecznie korona stworzenia, a Bóg, jeśli istnieje, niekoniecznie ma postać mężczyzny. To, co pisze. To pisze raz z opowiadaniem, raz traktatem filozoficznym, raz newsem, raz satyrą, raz relacją z przeczytanych tekstów, raz zapisem z obserwacji, raz samoanalizą, raz sprawozdaniem z podróży, raz recenzją, raz aforyzmem, raz impresją. Jeśli dodatkowo mieszka w tym jakaś poezja, to bardzo się cieszę. O wyjeździe. Kontaktowa, piękna, ambitna, młoda kobieta, z którą w pewnym momencie zbliżyłem się emocjonalnie, wyjechała na stałe do Anglii. Twierdziła, że tutaj nie można się realizować, za mało się zarabia, nie jest się szanowanym i cenionym przez innych. Rozumieliśmy się. No cóż, ta Anita Gnis, która wyjechała za granicę, mogłaby powiedzieć całkiem po prostu, że mężczyźni polscy są do dupy i coś w tym jest. Polskie kobiety są często niedopieszczone, ale co mogą zrobić ci mężczyźni przy tak ambitnych kobietach?